W tym filmie postaram się opisać postępy, jakie poczyniłem w związku z budową mojej obrabiarki CNC. Ostatecznie skupimy się na pokazaniu, jak działają dwie osie, które już udało mi się uruchomić. W ostatnim filmiku, jak widzieliście pewnie, uruchomiłem moją obrabiarkę z silnikami od wycieraczek, jednakże okazały się one zbyt wolne. Dlatego postanowiłem zrobić odważny krok i zakupiłem silniki krokowe sprzężone z enkoderami, czyli tak zwane hybrydowe silniki krokowe. Na tę chwilę przyczepiłem osi Y cieniutkimi blaszkami, które pozwalają właśnie na delikatne ruchy w kilku płaszczyznach, które będzie widać akurat na filmie. Zapewnia to odpowiednią sztywność i zapobiega zbytniemu obciążeniu łożyc, które są zawarte w tym silniku krokowym. Ponieważ te blaszki są dużo tańsze niż właśnie te łożyska. Oś Y na tę chwilę jest niesprzęgnięta, jednak nie widzę problemu, żeby ją zaraz sprzęgnąć. Jednakże muszę wymyślić jeszcze sposób taki, który pozwoli tym moim uchwytom tych silników na delikatne ruchy w kilku płaszczyznach. Dzięki temu też tak samo ma zmniejszyć to obciążenie dla łożysk i zapewnić odpowiednią sztywność. Podejrzewam, że powiercę albo jeden otwór i skręcę to delikatnie tak, żeby silnik mógł się ruszać w lewo, w prawo, w górę i w dół, tak jak widać tutaj, będzie widać na filmie, na osi Y. I powinno wystarczyć. Wszystkie kable sygnałowe są w oplotach stalowych. Mam nadzieję, że zapobiegnie to indukowaniu się niechcianych sygnałów. Jednakże jeżeli dojdzie do takich niechcianych zdarzeń, jak no nie wiem, przekłamanie czy false pozytywy na krańcówkach, to jeszcze zewrę te shieldy do uziemienia całej obrabiarki. Do sterowania użyłem właśnie mikroprocesora dwurdzeniowego z rodziny Espressif, jest to ESP32. Użyłem też gotowego wsadu GRBL dla ESP32. Muszę też podziękować panu Damianowi Zarębie za wprowadzenie do tej rodziny tych mikrokontrolerów. Ten wsad pozwala na sterowanie obrabiarką przez sieć Wi-Fi. Po prostu otrzymaliśmy gotowy web serwer, który łączy się na przykład z moją siecią warsztatową i udostępnia na niej na porcie 80 pilot do obrabiarki, przez który można wysyłać na przykład polecenia w QR kodach lub też dostaliśmy ten joystick do sterowania tą obrabiarką. Jak widać, gabaryty tego urządzenia i sztywność pozwalają na spokojną obróbkę w drewnie, chociaż podejrzewam, że będę jej używał właśnie do obróbki stali. Zobaczymy, jak będzie się wtedy zachowywać, czy będzie wyła, czy też zacznie się wyginać jakoś. Z tego co zauważyłem, do obróbki drewna nie jest potrzebny żaden specjalny sprzęt. Jak skończę testy, to postaram się zrobić jeszcze film o sterowaniu tą obrabiarką. No i to by było na tyle z prezentacji, co się udało zrobić. Także zachęcam do subskrybucji mojego kanału. Mam nadzieję, że będą się pojawiać jeszcze filmy związane z kodeksami i właśnie z tą obrabiarką.